Uszanowanko, witam serdecznie i zapraszam na kolejnego Flesza, a w nim m.in. o Rockstarze, który wreszcie wyda pierwsze RDR na pecety, Sony, które powoli będzie wyciągać wtyczkę swojemu klasykowi oraz inicjatywie graczy, która powoli wytraca swój impet. Mówiąc językiem poetów, jetzt geht's los! Niedawno mogliśmy zobaczyć pierwszy fragment gameplayu nowej gry Chernobylite 2, a teraz jeden z twórców, Maciej Pazdur, w wywiadzie dla serwisu WCCF Tech zdradził nieco więcej szczegółów o nadchodzącej produkcji. Twórca przyznał, że pierwsza część nie była do końca taką grą, jaką zespół wyobrażał sobie od początku, ze względu na chociażby ograniczony budżet czy technologię. Ale dzięki temu sequel, który ma już gotowe, solidne podstawy i sprawdzony świat, będzie lepszą grą, a całość powstanie w oparciu o silnik Unreal Engine 5. Druga część będzie miała 20-krotnie większy, otwarty świat, wypełniony liczniejszymi postaciami, brońmi, gadżetami, mechanikami czy wrogami. W związku z tym przejście całej gry zajmie mniej więcej 2-3 razy więcej czasu. Największą zmianą ma być widok TTP, który stanie się tym domyślnym. Celem ma być nadanie grze charakteru RPG. Dowiedzieliśmy się też, że Chernobylite 2 zostanie wydane w przyszłym roku, prawdopodobnie w sierpniu lub wrześniu. Survivalowa gra Valheim już wkrótce otrzyma wielką aktualizację zatytułowaną The Bog Witch. Patch skoncentruje się na rozbudowaniu aspektów gotowania i ważenia eliksiru. Na bagnach pojawi się wiedźma, u której kupimy przyprawy, mikstury czy przepisy craftingowe. Gracze otrzymają możliwość doskonalenia umiejętności gotowania, organizowania biesiad oraz nowe przedmioty w postaci stołu do przygotowywania potraw oraz kociołka do mikstur. Nie zabraknie też usprawnień w istniejących mechanikach. Na przykład pojawi się możliwość rozwijania umiejętności uprawiania roli, przez co nasza kondycja będzie się wolniej zużywała podczas tych właśnie czynności, a zbiory będą jednocześnie większe. Nie wiadomo jednak, kiedy omawiana aktualizacja trafi w ręce graczy, ale deweloperzy zapewniają, że nastąpi to już wkrótce. Ten miesiąc to ostatnia szansa, żeby zakupić Little Big Planet 3 w PlayStation Store. Sony ogłosiło właśnie, że platformówka zniknie ze sprzedaży 31 października tego roku. Poinformowano, że tego dnia razem z produkcją wycofane zostaną wszystkie wypuszczone do niej DLC. Co ważne, jeśli dodaliście omawiany tytuł do swojej kolekcji w ramach abonamentu PS Plus, nadal będziecie mogli go pobrać. Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Sony wyłączyło serwery trzeciej części Little Big Planet. Taka decyzja miała wynikać z licznych ataków DDoS. Niewykluczone, że japoński gigant może też mieć w planach opracowanie remastera lub remake'a owej platformówki. Nie jest to jednak pewne, więc na jakiekolwiek oficjalne informacje musimy jeszcze poczekać. Twórcy Songs of Conquest cały czas pracują nad swoją produkcją. Właśnie dowiedzieliśmy się, że plany rozwoju uległy zmianie i inne elementy są teraz priorytetem twórców. Deweloperzy przesunęli w czasie premiery płatnych rozszerzeń, gdyż chcą, aby w pierwszej kolejności gracze otrzymali to, czego najbardziej oczekują, czyli nowe frakcje. W związku z tym dodatek Rise Eternal, który wprowadzi m.in. nową kampanię, nie ukaże się w ciągu najbliższych tygodni. Pierwszym płatnym DLC do Songs of Conquest będzie natomiast Vanir, który wprowadzi do gry m.in. nowy biom, frakcję inspirowaną wikingami, 8 jednostek, 9 wojowników z nowymi specjalizacjami, 5 map podboju, 2 mapy wyzwań oraz zestaw artefaktów. Latem 2025 roku do gry trafi rozszerzenie Roots, a także darmowe aktualizacje, które usprawniają tryby PvP i kooperacji. Zimą przyszłego roku ukaże się trzecie płatne DLC, którego tytułu i motywu na razie jeszcze nie znamy. Wydaje się to dobry kierunek, bo faktycznie sporo fanów Songs of Conquest narzekało, że w grze pod względem frakcji brakuje nieco różnorodności. Okazało się, że te wszystkie przecieki, którymi karmiono nas przez lata, były prawdziwe i w końcu Rockstar oficjalnie zapowiedział wczoraj premierę pierwszego Red Dead Redemption na pecety. Gra zostanie wydana wraz z dodatkiem Undead Nightmare i doczeka się szeregu ulepszeń. Produkcja będzie wspierała technologię HDR10, DLSS 3.7 oraz FSR 3.0, a także dodatkowo Frame Generation od Nvidia. Obsłuży także rozdzielczość 4K i częstotliwość do 144 Hz. Ma również wspierać monitory ultrapanoramiczne o proporcjach ekranu 21:9 oraz 32:9. Polscy gracze zauważyli, że na karcie na Steamie brakowało informacji o polskim
języku, który, warto zaznaczyć, dostępny był w konsolowych wersjach gry. Jak się jednak okazało, było to tylko niedopatrzenie i firma potwierdziła, że na pecetach również zagramy po polsku. Red Dead Redemption na komputery osobiste trafi w nasze ręce 29 października tego roku. Darmowe MMORPG Throne and Liberty sprawdziło już ponad 3 miliony graczy. Deweloperzy podziękowali graczom i jednocześnie poinformowali o zmianach oraz nowościach, które zmierzają do gry. W planach jest m.in. nowy górzysty region z kolejnymi bossami, systemy ulepszeń, runy i tzw. Trade Resonance oraz tryb areny 3x3 graczy. Mają pojawić się także oblężenia zamków. Na Steamie cały czas bawi się sporo graczy, a w przeciągu ostatnich 24 godzin rekord aktywności wynosił aż 265 tysięcy graczy jednocześnie. Zobaczymy jednak, czy w podobny sposób będziemy mogli mówić za kilka miesięcy, bo to zazwyczaj wtedy wiele MMORPG-ów przestaje sobie radzić i traci mocno na zainteresowaniu graczy. Na pewno pamiętacie jeszcze inicjatywę obywatelską Stop Niszczeniu Gier, która miała wpłynąć na wydawców, którzy po latach od premiery wyłączali serwery swoich produkcji, uniemożliwiając zabawę tym, którzy nabyli grę legalnie. Po początkowym rozpędzie i zainteresowaniu okazuje się, że inicjatywa jest jeszcze daleka od zebrania całego wymaganego wsparcia, aby zostać rozpatrzona przez Unię Europejską. Jak dotąd 6 krajów osiągnęło wymagany próg głosów: Polska, Niemcy, Holandia, Dania, Finlandia oraz Szwecja. W pozostałych państwach poparcie inicjatywy nie przekracza 50 do 70% progu, a w niektórych jest ono znacznie mniejsze. Łącznie zebrano niecałe 367 tysięcy głosów. Tymczasem do tego, by projekt trafił na forum europejskie, potrzeba co najmniej 1 miliona podpisów oraz przekroczenia minimalnego progu głosów w nie mniej niż 7 krajach. Głosować można do 31 lipca 2025, więc czasu jest jeszcze dosyć sporo, ale jak wiemy, takie akcje zyskują największy rozgłos głównie na początku, a obecnie przyrost jest bardzo mały. Miejmy więc nadzieję, że podpisy uda się jednak zebrać, a jeśli wy do tej pory tego nie zrobiliście, to w opisie znajdziecie link prowadzący was bezpośrednio do omawianej inicjatywy. Zastępca prezesa Paradox Interactive przyznał, że Cities Skylines 2 zostało wypuszczone na rynek zbyt szybko. Twierdzi też jednak, że debiut we wczesnym dostępie nie byłby lepszym rozwiązaniem. Twórca przyznał, że niezadowalający debiut dwójki jest lekcją, dzięki której twórcy zrozumieli, że nie powinni byli wypuszczać gry tak wcześnie, jednocześnie zaznaczając, że deweloperzy nie byli w ogóle popędzani przez wydawcę. Według twórcy gracze nie traktują produkcji we wczesnym dostępie tak, jak się powinno. Wytykają niedoróbki i brak zawartości, tak jakby była to pełna wersja. Zastępca prezesa Paradox Interactive twierdzi, że wczesny dostęp jest tylko narzędziem marketingowym bez głębi. Niektórzy na pewno nie zgodzą się z tym stwierdzeniem, a wielu graczy przyznałoby nawet, że Cities Skylines 2 zostałoby odebrane o wiele lepiej, gdyby zostało wydane właśnie we wczesnym dostępie. A tak, to fani zapłacili pełną cenę za produkcję, która nadal miesiące po premierze jest naprawiana, dopracowywana i końca tego wszystkiego nie widać. Na dziś z mojej strony to tyle, dziękuję wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się bezpiecznie, cieplutko, bez odbioru, cześć, aloha, arrivederci, sayonara, goodbye, gute Nacht oraz...